Witam Was w drugim odcinku testów. Dzisiaj mam zamiar przetestować krótkofalówki firmy Genaud. O ile się nie mylę, tak się wymawia tą nazwę. Model On-Channel 110. Są to jedne z najtańszych krótkofalówek dostępnych na naszym rynku. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego je wybrałem. Bo chytra baba z Radomia to twoja ciotka. Zamknij się. Wybrałem je, ponieważ według zapewnień producenta i informacji zamieszczonych na opakowaniu, te krótkofalówki bez problemu powinny wystarczyć nam do urbexu. Ale zanim przejdziemy do testów, zobaczmy, co jest w opakowaniu. No dobrze, najpierw może zaczniemy od unboxingu. Mamy tutaj opakowanie, jak widać jest nazwa, grafika przedstawiająca krótkofalówki, jak i teoretyczny zasięg. Po drugiej stronie opakowania znajdziemy takie informacje jak waga krótkofalówki. Nie wiem tylko, czy jest to waga z bateriami, czy bez. Klips umożliwiający podpięcie krótkofalówki do paska, dołączone baterie oraz częstotliwości, z jakich korzystają krótkofalówki. Mamy także informację dosyć optymistyczną na temat działania krótkofalówki na jednym komplecie baterii. Jednak 20 godzin jest osiągane w przypadku, według informacji zawartej tutaj, kiedy przez 10% czasu odbywa się komunikacja, a przez pozostałe 90% krótkofalówka jest w trybie czuwania. Czyli znaczy, że 18 godzin nie robimy nic, nasłuchujemy, 2 godziny rozmawiamy. Krótkofalówka oferuje 8 kanałów. Najciekawsze informacje jednak znajdują się na dolnej części opakowania. Bardzo proste grafiki, bardzo łatwe w odczytaniu. W terenie zabudowanym zasięg krótkofalówek ma wynosić 300 metrów, w lesie kilometr, a w terenie górzystym nawet 5 km. No, bardzo ciekawe, zważywszy na to, że są to jedne z najtańszych, jeśli nie najtańsze krótkofalówki dostępne na rynku. No, to zobaczmy, co jest w środku. Mamy komplet baterii. Mamy same urządzenia. Oprócz tego znalazła się także instrukcja obsługi. Instrukcja napisana jest w 17 językach. Raczej podstawowe informacje. Nie znajdziemy tutaj nic, co by nas mogło zaskoczyć. Jeśli chodzi o same krótkofalówki, nie ma szału. Zresztą za 90 zł nie ma czego się spodziewać. Twardy plastik, ale wygląda na całkiem solidnie spasowany. Mamy klips umożliwiający przypięcie krótkofalówki do paska. Pod nim znajduje się klapka na 3 baterie, małe paluszki oczywiście. Ale poza tym przy ściskaniu obudowy nie słychać żadnych trzasków, więc nie jest źle. No dobra, dosyć gadania, czas wypróbować tą moja cacka w terenie. Czas na pierwszy test, czyli jak krótkofalówki poradzą sobie w trakcie jazdy. Nie, już jadę do ciebie, ruszamy. Walker jest oczywiście w drugim aucie i powoli będziemy zwiększać dystans między sobą i zobaczymy, w którym momencie krótkofalówki się poddadzą. Dobra, jedź trochę szybciej. No, w trwaniu pojedziemy w prawo. Walker powoli zwiększa dystans i jak mnie słyszysz? Ale w miarę cię rozumiem. Dobra, nie jest źle jak na razie, jesteśmy więcej 100 metrów od siebie. Lekkie wzniesienie jest. Jak mnie słyszysz? Dobrze, bez zakłóceń. Dobra, ja ciebie też całkiem nieźle. Jak mnie słyszysz? Słyszę cię dalej. W tej chwili dzieli nas około 250-300 metrów. I pytam się, jak to słyszysz? Lekkie zakłócenia, ale jest dobrze. Jesteśmy ponad 300 metrów od siebie. A ty jak mnie słyszysz? Już tracę cię z zasięgu wzroku. Gdzie jesteś, bo straciłem cię z oczu? Halo Walker, zgłoś się. Straciłem cię z oczu, gdzie jesteś? Czekaj chwilę, może zaraz wyjadę na prostą, to cię zobaczę. Jak to słychać teraz? Nie najgorzej. Jak byś ocenił rozmowę? No ja bym dał gdzieś tak 3 plus, szczerze mówiąc, bo jak już zwiększaliśmy dystans powyżej 300 metrów, to już zaczynały być problemy. To weź pod uwagę to, że jesteś walczy jeszcze, nie?
No tak, dokładnie. Sama klatka ogranicza zasięg. A otwórz okno. Ja otwieram okno i przy otwartym zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Uciekam. Dobra, odjedź. Dobra, zobaczymy, jak to będzie wyglądać w momencie, kiedy mamy otwarte okna. Temperatura minus 2 na zewnątrz. Lekkie zakłócenia, a ty? Powiedz coś. No nie wiem, coś dłuższego może. Okej, może być. Dobra, co ja teraz robię? Idę wzdłuż pola, temperatura minusowa, wiaterek sobie wieje i zobaczymy, jak daleko dojdę, zanim stracę sygnał na tej oto krótkofalówce. Jak mnie słyszysz? Doskonale. Dobra, już nas dzieli ponad 100 metrów. Jak możecie zobaczyć dookoła same pole, chociaż tutaj zbliżam się do jakichś drzew. I jak tam, jak tam? Dobrze cię słyszę. Super, fajnie. No jestem z 200 metrów od ciebie. Walker, jak mnie słyszysz? Doskonale cię słyszę. Dobra, ja ciebie też, jest naprawdę nieźle. Doszedłem do drzew i tutaj jest strumyk, wiesz? No i daleko już jesteś? 300 metrów, może więcej? Myślę, że więcej. Tarką w ogóle, żebym cię widział, gdzie jesteś. Proszę bardzo, tam jest Walker. Dobra, słuchaj, dzieli nas na pewno ponad 300 metrów. Idę jeszcze trochę dalej wzdłuż strumienia. Okej. Dobra, przeszedłem przez strumień. Jestem na drugim polu obok. Teraz to już pewnie w ogóle mnie nie widzisz. No, latarkę jeszcze widzę, jak świecisz w moją stronę. Okej, będę się oddalać jeszcze. Okej. Ale zakłócenia już się robią. Nie słyszę. Mówię, zakłócenia już się robią. Ciebie, ale zakłóceń ja jeszcze nie słyszę. Wszedłem w tej chwili na drogę szutrową, utwardzoną. Walker, jak mnie słyszysz? Bardzo dobrze. Zaświeć latarką, żebym mógł cię zobaczyć. Mówisz więcej? Może? Nie wracaj! Czekaj, przejdę się jeszcze na górkę tutaj. Walker, słyszysz mnie? Słyszę cię doskonale. No to mogę stwierdzić, że tutaj na szczerym polu to spokojnie dojdziemy pewnie do 2 km. Dobra, tak daleko to się nie oddalaj. Tak, tak, jesteśmy gdzieś 700 metrów od siebie. Myślę, że to wystarczy. Zaświeć latarką na mnie. Tam w tej chwili jest Walker. Mam nadzieję, że go widzicie. Ten mały punkcik, to jest właśnie on. Dobra, widzę cię. No jesteśmy gdzieś 700 metrów od siebie, tak podejrzewam. Mam nadzieję, że to wszystko widać. W tej chwili idę za budynek. Jestem za budynkiem, jak mnie słyszysz? Ja cię słyszę. Mów coś trochę dłuższą chwilę. No ci mówię, dłuższą chwilę. Myślisz, kolego? Dobra, jest nieźle. Właściwie to przeszedłem do końca miejscowości. Gdzieś ponad 300 metrów i jest nieźle. A ja ciebie słyszę cały czas bez problemu.
Jak mnie słyszysz teraz? Bardzo dobrze, ale zanim skończysz mówić, jak skończysz mówić, to dopiero puszczę przycisk, bo to pewnie przez to są te przerywniki, nie? No dobra, a teraz trzymam trochę dłużej przycisk i jak mnie słyszysz? Bez przerwy jest dobrze. Dobra, okej. W takim razie wracam powoli do ciebie. No dobra, czas na małe podsumowanie. Jak oceniam krótkofalówki Renault OnChannel 110? Jeśli chodzi o komunikację w trakcie jazdy samochodami, nie jest za dobrze, szczerze mówiąc. Były momenty, gdzie byłem od walkera około 400 metrów i było słychać całkiem nieźle. A zdarzały się chwile, kiedy dzieliło nas 30 metrów i nie było słychać nic. Jeśli chodzi o komunikację na szczerym polu, powiem, jest bardzo dobrze. 700 metrów nie robi najmniejszego wrażenia. Także w terenie zabudowanym osiągnięcie 300 metrów nie jest większym problemem, więc myślę, że tutaj akurat producent nie kłamał, jeśli chodzi o te parametry. Krótkofalówki były używane przez 4 godziny, także w trakcie eksploracji, więc lekko nie miały. Pojawiły się na obudowie pewne zarysowania, ale szczerze mówiąc, ja na takie rzeczy nie zwracam uwagi. Jakość wykonania jest naprawdę całkiem niezła, pomimo tego, że jest to twardy, tani plastik, wszystko jest spasowane prawidłowo i nie ma z tym problemów. Jednak czego mi najbardziej brakuje, to podświetlenia ekranu, ale w sumie za 90 zł nie mamy czego wymagać. Moim zdaniem te krótkofalówki są całkiem dobre, właściwie za 90 zł spodziewałem się czegoś trochę gorszego. I teraz pozostała jeszcze jedna kwestia, co z moimi starymi krótkofalówkami. No cóż, myślałem trochę o tym i postanowiłem, że te krótkofalówki przekażę za darmo jakiejś grupie urbexowej, która zaczęła swoją przygodę z eksploracjami i szuka sprzętu, czy też kompletuje dopiero sprzęt. Jeśli znacie takie grupy, bądź też takie grupy mnie oglądają, po prostu napiszcie w komentarzu pod tym filmem, że chcielibyście takie krótkofalówki. Ja wybiorę jedną z grup i po prostu prześlę ten sprzęt na podany przez Was adres. Jeżeli jednak szukacie trochę lepszych krótkofalówek, to zapraszam na kanał Leona, który jakiś czas temu zrecenzował krótkofalówki firmy Maxcom. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że okazał się on dla Was przydatny. Jeśli chcecie więcej, bądź też macie pomysły, co mógłbym zrecenzować, piszcie o tym w komentarzach. Do zobaczenia.